Oto mamy kolejny chuligański wybryk na polskich stadionach z udziałem polskich pseudokibiców po awanturze w Kownie, po odpaleniu rac podczas derbów w stolicy. Tym razem kibol wpada na murawę i bije jednego z piłkarzy Legii. Znów zdarzenie ma miejsce na Łazienkowskiej na stadionie Legii. Ze mną Kuba Dybalski, dziennikarz Gazety Wyborczej. Jak przebiegła cała ta sytuacja? No to było już po meczu, kiedy piłkarze wyszli na rozbieganie po porażce z Ruchem. Jeden z kiboli, a konkretnie nawet niezwykły kibol, tylko Zapiewajło, który kieruje dopingiem na północnej trybunie Legii, podszedł do Jakuba Rzeźniczaka, tam doszło między nimi do sprzeczki, no i piłkarz został spoliczkowany. Po czym ochroniarze, którzy właściwie w tym momencie powinni takiego chuligana, bandytę stadionowego, no inaczej nie można powiedzieć, zatrzymać. Powinni go zatrzymać już w momencie, kiedy on wchodził na murawę. Zaczęli go uspokajać, po czym on sobie spokojnie wyszedł tunelem, którym zwykle piłkarze czy obsługa meczowa wchodzi na murawę. No i poszedł, nikt go nie zatrzymał. Klub do tej pory wydał tylko oświadczenie, w którym ubolewa nad tym, co się stało. I twierdzi, że zbada całą sprawę. Ta osoba nie jest nieznana władzom Legii Warszawa. To jest ktoś, komu dopiero co odwieszono zakaz stadionowy. Tak, to jest osoba, która jest znana chociażby z tego, że półtora roku temu podczas meczu z Ruchem, jeśli dobrze pamiętam, zaintonowała jeszcze jeden po śmierci jednego z właścicieli Legii, mając w zamyśle drugiego, Mariusza Waltera. Wtedy wszyscy w klubie byli absolutnie wstrząśnięci i zapowiadali, że on nigdy więcej na stadion nie wejdzie. Dostał zakaz klubowy. W tym sezonie jednak polityka klubu jest zupełnie inna. Dogadano się ze Stowarzyszeniem Kibiców, które wcześniej torpedowało walkę klubu ze stadionowym chuligaństwem. Przebaczono wiele win, również przebaczono temu kibolowi, któremu odwieszono zakaz stadionowy. I on od kilku meczów kieruje dopingiem na Legii z gniazda i przez sprzęt nagłaśniający zamontowany za zgodą klubu. No i efekty mamy takie jak w sobotę. A czy twoim zdaniem spotkają go teraz jakieś konsekwencje, czy klub nie będzie chciał zadrażniać stosunków z kibicami? Tak jak wspomniałem, na razie Legia ograniczyła się tylko do wydania dość lakonicznego oświadczenia o tym, że przyjrzy się całej sprawie. Dla mnie jest niezrozumiałe, jak to możliwe, że ktoś nieuprawniony wchodzi w miejsce, gdzie powinni być tylko piłkarze, ewentualnie obsługa ze strony klubu, ewentualnie obsługa medialna, bije piłkarza i odchodzi przez nikogo niepokojony. Na nagraniu, które widzieliśmy z tego zdarzenia, widać ochroniarzy, widać ludzi, którzy powinni zainterweniować w tej sytuacji, a do niczego takiego nie doszło. Czy twoim zdaniem władze ekstraklasy mogą się włączyć w tę sytuację i kogoś tu ukarać? Mogą jak najbardziej, tylko pytanie, czy to zrobią i pytanie, co dalej będzie. Pamiętamy, że niedawno władze ekstraklasy próbowały Legię ukarać zamknięciem trybuny po wydarzeniach podczas derbów Warszawy, kiedy na boisko poleciały race i świece dymne. Sprawę rozmyto, karę zmniejszono, ostatecznie PZPN w trybie odwoławczym tę karę zmniejszył. Nie zastanawia, co zrobi sam klub, dlatego że z tego, co dowiadujemy się w klubie, coś takiego jak to zajście, które miało miejsce, jest ścigane z powództwa cywilnego, to znaczy Kuba Rzeźniczak powinien sam złożyć zawiadomienie na policję. Na razie tego nie zrobił i na razie nie wygląda na to, żeby miał to zrobić. Rozmawiamy o tym kilkadziesiąt godzin po meczu. No, moim zdaniem to powinno być załatwione od razu, kiedy to się stało. No, taka sytuacja jest absolutnie niedopuszczalna.